Ale nie tak samo będę przechodził koło ludzi jak te. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram sesję Rady Miejskiej w Skalbujeżu. Informuję, że sesja jest nagrywana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam radnych Rady Miejskiej, witam pana burmistrza Marka Juszczyka, witam również zastępcę burmistrza, pana Kamila Włosowicza, witam panią skarbnik, Agnieszkę Wasiak, radcę prawnego pana Piotra Laupę. Witam wszystkich, którzy są tutaj obecni również. Proszę Państwa, teraz przystąpimy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się teraz. Dziękuję bardzo. W sesji bierze udział 15 radnych. Jest to 100% radnych. Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu przyjęcia porządku obrad. A pan burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo bym prosił o przyjęcie, składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skarbiesz na 2020 rok. Była ta sprawa omawiana już na komisji, także myślę, że radni są zapoznani. Tak, dziękuję. Czy teraz Państwo, będziemy teraz głosować? Proszę o naciśnięcie pewnego przycisku na urządzeniu swoim teraz. Dziękuję bardzo za wprowadzeniem uchwały. Było 15 radnych, wstrzymało się 0 i przeciw 0. Uchwała ta otrzymuje numer 12, a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują następujące numery 13 i 14. Teraz odczytam proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie sesji. Drugi punkt, przyjęcie porządku obrad. Trzeci punkt, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Czwarty punkt, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. Piąty punkt, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Skalbmierz za 2019 rok. Następny punkt, szósty, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Skalbmierz na rzekach Szarbiówce i Nidzice. Siódmy punkt, uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ósmy punkt, uchwała w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania przypadających gminie Skalbmierz za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Dziewiąty punkt, uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Kazimierza Wielka obejmującej gminę Kazimierza Wielka oraz Skalbmierz przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka.
10 punkt. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 11 punkt. Uchwała w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skarbmierz. I teraz tu jest wprowadzony 12 punkt. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skarbmierz na rok 2020. 13 punkt. Wolne wnioski. 14 punkt. Zamknięcie sesji. Czy są uwagi do proponowanego porządku? Nie. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o głosowanie teraz. Jedna osoba, pan Prądek. Nie wysłał jeszcze. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad było 15 radnych, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Teraz następnym punktem jest punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Dotyczy to protokołów sesji, które odbyły się w dniach 13 lutego 2020 roku, 18 lutego 2020 roku oraz 31 marca 2020 roku. Protokoły te są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Skarbmierz oraz są również umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Czy ma ktoś jakieś uwagi? Nie widzę. Przystępujemy więc o głosowanie na przyjęcie protokołu. Teraz. Dziękuję bardzo. Protokoły przyjęto jednogłośnie głosami 15 radnych. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu czwartego. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Skarbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. Sprawozdanie to było omawiane na wszystkich komisjach i było przez mnie przyjęte. Czy są jakieś pytania? Więc jeżeli nie ma, to przystąpimy również do przegłosowania przyjęcia tego sprawozdania. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku teraz. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez 15 radnych, czyli jednogłośnie. Dziękuję. Następnym punktem piątym jest informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Skarbmierz za rok 2019. Informacja ta również była przedstawiana i omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji i była przez mnie jakby podjęta. Czy są pytania jeszcze może jakieś, jeśli chodzi o to? Nie widzę. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej informacji? Przystępujemy do głosowania teraz. Dziękuję bardzo.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Skawień za rok 2019 została przyjęta jednogłośnie głosami 15 radnych. Następny punkt szósty jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Skawień na rzekach Szarbiówce i Nidzicy. Tą uchwałę również omawiały komisje, zostały przez nie podjęte. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to ja poproszę panią wiceprzewodniczącą. Jest pytanie. Ja mam pytanie. Czy się ktoś zmieniło od komisji do dziś w tej sprawie? Nic. Nie ma. Nie. W tej sprawie. Proszę o przeczytanie projektu. Uchwała Rady Miejskiej w Skarbniu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Skarbniu na rzekach Szarbiówce i Nidzicy. Rada Miejska w Skarbniu uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Skalmierz na rzekach Szarbiówce i Nidzicy. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane będzie w miejscowości Skalmierz na działkach numer 353-385 obręb 1 wzdłuż północnej linii brzegowej zbiornika o długości około 200 metrów bieżących. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli będzie Urząd Miasta i Gminy w Skalmierzu, ulica Kościuszki 1-28530 Skalmierz. Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o których mowa w ustępie pierwszym, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. W roku 2020 sezon kąpielowy w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli trwać będzie od 21 czerwca 2019 roku do 26 lipca 2020 roku w miejscu oznaczonym na załączonej mapie linią w kolorze zielonym i od dnia 31 lipca 2020 do 30 sierpnia 2020 w miejscu oznaczonym na mapie linią w kolorze czerwonym strefa 2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli czynne będzie w sezonie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, w dniach od piątku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skalmierz. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uzasadnienie do uchwały. Przepis artykuł 39 ust. 1 ustawy prawo wodne nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym jest odpowiednio zagospodarowane, służy do rekreacji nie tylko mieszkańcom gminy. Tak więc, jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, organizacja tego miejsca do kąpieli jest zasadna. W związku z powyższym należy zgodnie z obowiązującymi przepisami wpisać je do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na rok 2020. Zważywszy na powyższe, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Skalmierz na rzece Szarbiówce Nidzicy jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pytanie? Może proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, co z tego projektu to ma do zmienić tylko 3 dni, tak? Piątek, sobota, niedziela. Co 3 dni? Panie przewodniczący, przyznała, że od piątku do niedzieli. Do niedzieli. No to jest piątek, sobota, niedziela. A resztę dni? No tak to, tak to widocznie wygląda, bo nie wiem, jak będzie. Czy jest ktoś, kto. No według mnie to jest 3 dni tylko. Według 3 dni, no tak. To znaczy, jest tutaj od dnia 21 czerwca do 26 lipca
miejsce oznaczone na załącznej mapie. Ale w tym od Związku Szczególnych nie wyszczególnione są dni. Sobota, niedziela. Trzy dni tylko. To jest. I to się tak będzie. Źle napisano uchwała. Jest od piątku. Od piątku do niedzieli. Jest. Miejsce okazjonalne piosenki wypowiedzi, czy nie będzie w sezonie, o którym mowa. Jeszcze do pracy. Się do roboty. Sprzątasz, sprzątasz pobieg. A nie kąpać się. Już nie, bardzo dobrze. Czy poprawić to jakoś, nie? Zaraz. My tego nie poprawimy. Opracowywa to pracownik, który się tym zajmuje. Także zapytamy zaraz, bo być może tak to jest. Wykreślić to tylko od piątku do niedzieli, to wszystko, nie? Jest data od... Pani? Chwileczkę prosimy. No właśnie, podstawa prawna. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że w ubiegłym roku też taka zasada była, że były przywilejowane od piątku do... Tylko w weekendy. W związku z tym, że dzierżawca, który w ubiegłym roku tam pracował na tym zadaniu, poczytał pani, że w tych dniach będzie wypoczynione gniazdo ze względu na duże koszty, ma frekwencja, a duże koszty utrzymania. Utrzymania, tak, to nie w każdy dzień. Szczególnie tu chodzi o robotników. I z tego co ja pamiętam, taka sama zasada była w ubiegłym roku, skoro jest przygotowana uchwała. No, nie możemy iść na wniosek rządu prawnego, oczywiście można by przyjąć, że rozszerzyć. Nie, ja tylko zapytałem, czy to jest 3 dni. Jeśli tak, to się zgadza. Najprawdopodobniej tak z tego wynika. Jasne, że wynika. No. Zupełnie jasno wynika, że tylko 3 dni. Będzie to piekisko czynne, w sensie białoszakowni. Natomiast w pozostałych dniach, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z klaszy, to ma specjalne. Tak, choć tylko zatrudnili właśnie ratowników, że to non stop, żeby tak to było. Nie można się zrobić. Jeszcze chwileczkę proszę. Gdyby można było trzeć do innej uchwały, ale jeżeli poprosimy, żeby podszedł. A nie bardzo. Bardzo to przerwę to jedną. Nie, no, trwaliśmy sobie. Jakiś porządek, sobota, niedziela, no. A następny? Nie, no. A poprzednie? Nie, no tak jest, no. Jeżeli można, wezmę na głośno mówiący, dobrze? Wtedy jesteśmy na sesji, się różnimy. Proszę bardzo. Panie Wyszko, bo kwestia chodzi o uchwałę, w której mówimy o konfliktu i tutaj padło pytanie, że konfliktu będzie tylko piątek, sobota, niedziela. A pozostałe dni. Jeżeli mógłbym pan wyjaśnić radnym i wszystkim obecnym, jak było pewnie poza poprzednio, jak i teraz? No poprzednio to było tak samo, czyli było czynne piątek, sobota, niedziela z ratownikiem. Pozostałe dni tygodnia nie były czynne, czyli nie było ratownika. No dobrze, to by generalnie po to chodziło. Dziękuję za rzecz. Czyli tak ma być jak jest. Czyli miałem rację. Tak. Przystępujemy więc do głosowania. Czy wszyscy radni są już na swoich miejscach? Widzę, że chyba wyszedł pan. A jak nie wróci, to co sesja się będzie? Zobaczy pan, co będzie. Przecież można być na koniec. Wyjaśniła się sytuacja, panie radny Krawiec, wyjaśniła się sytuacja tak, jak jest zapisane, tak ma być. I przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie teraz. Za podjęciem tej uchwały było 15 radnych. Uchwała numer 25/106
2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Skalnie Rzeczekach w Szarbiówce i nic została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ta uchwała również była omawiana na posiedzeniach komisji i była przyjęta przez nie. Czy są jakieś może pytania jeszcze przed odczytaniem? Proszę bardzo, pan radny Grandek. Pan radny Grandek. Konkretnie, jak ten przedsiębiorca będzie po prostu ubiegał się o to termin jakiś, czy nie, proszę pana. Nie, tu wyraźnie w tym pisze, że ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu tej pandemii musi wykazać. To pani księgowa omawiała, tak? Przecież było to omawiane. Musi wykazać, że ustały obroty. Dostanie odroczenie składki. Odroczenie, to nic nie układa. Nie odroczenie. Odroczenie. Przedłużenie terminu płatności. Przedłużenie terminu odroczenia. Będziemy czytać uchwałę. Do 30 września tutaj. Proszę pana, uchwałę, pan projekt uchwały jest i tam pisze, tak? Na tej uchwały. Chodzi o przedłużenie terminu płatności do 30 września tym przedsiębiorcom, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych w momencie wystąpienia sytuacji zagrożenia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny. Bo władze, znaczy prezydent powiedział, że rolnicy będą traktowani jak przedsiębiorcy. A w tej uchwale nie widać, żeby byli rolnicy jako traktowani, bo tu się odnosi ta uchwała, proszę państwa, tylko do płacących podatek od nieruchomości. Znaczy rolnik to nie jest przedsiębiorca. Nie, nie, nie. Proszę państwa, tutaj coś chodzi. Inaczej, a tutaj inaczej. Jak się łapę prowadzi, to działalność. No to jeżeli prowadzi. Ja wiesz, w ZUS-ie, to prowadzi działalność. Proszę bardzo, proszę pani. Pani skarbnik, proszę, dajmy głos pani skarbnik, jeżeli mamy jakieś. Jeśli chodzi o zwolnienie rolników, uchwała główna dotycząca właśnie tych wszystkich zwolnień. Nie na rolników jako przedsiębiorców i gmina podejmując uchwały dotyczące się na uchwale główne. W uchwale główne nie ma wymienionej tej grupy przedsiębiorców, tej grupy osób. Nie ma więcej? Proszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie też. Uchwała Rady Gminy z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada Miejska w Skarbnierzu uchwala, co następuje. Przedłuża się do 30 września 2020 roku termin płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których obrót gospodarczy uległ pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu spadku obrotu gospodarczego, o którym mowa, przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca za okres od 1 marca 2020 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło złożenie formularza oświadczenia, o którym mowa w paragrafie 4 i porównać jej ze styczniem 2020. Przedłużenie terminów rat podatku od nieruchomości, o których mowa w paragrafie 1 uchwały, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości podatku od nieruchomości na koniec lutego 2020 roku.
warunkiem przedłużenia terminów rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika formularza oświadczenia stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zarządzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z punktem 3 komunikatu Komisji Europejskiej tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Zgłoszenia, o których mowa w paragrafie 4 uchwały, należy dokonać nie później niż do dnia 31 lipca 2020 roku. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skarnicz. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 roku. Uzasadnienie. Kompetencja do podjęcia przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały wynika z artykułu 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Niniejsza uchwała została przygotowana w ramach programu pomocowego dla wskazanej grupy przedsiębiorców z terenu gminy Skarnicz. W związku z epidemią COVID-19 ogłoszono na obszarze kraju ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach, co spowodowało negatywne skutki finansowe związane z ich funkcjonowaniem. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, podejmuje się uchwałę mającą na celu przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Forma wsparcia wskazana w uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z punktem 3 komunikatu Komisji Europejskiej. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj już jakieś wątpliwości zostały rozwiane po przeczytaniu tej uchwały. Przystępujemy do głosowania. Teraz. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały było 14 radnych, sprzeciw 0, wstrzymał się 1. Uchwała nr 25 przez 107 2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja mam taką uwagę i prośbę, żeby albo wyłączyć telefony komórkowe, albo wyciszyć, bo naprawdę, jeżeli to nie jest konieczne odbieranie tych rozmów, to prosiłbym bardzo, ja nie mówię już tutaj, jeśli chodzi o urzędników, tylko mówię o samych radnych, żeby jednak wstrzymać się do posesji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do następnego punktu. Uchwała w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania przypadającej gminie Skarbierz za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Tą uchwałę również omawiały wszystkie komisje i podjęły je.
Czy są pytania, albo może dopiero jak może pan przeczyta? Pani wiceprzewodnicząca, proszę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania przypadającej gminie Skarmierz za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Rada Miejska w Skarmierzu uchwala, co następuje. Uchwała zawiera szczególne rozwiązania prawne dotyczące udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Skarmierz z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, zwanych dalej ulgami. Uchwała określa także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz osoby uprawnione do udzielania tych ulg. Uchwała nie narusza przepisów zawartych w uchwale nr 4/10/2018 Rady Miejskiej w Skarmierzu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na rady spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Skarmierz, zwanej dalej uchwałą nr 4/10/2018. W zakresie nieuregulowanej niniejszą uchwałą do udzielania ulg stosuje się przepisy uchwały nr 4/10/2018. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie Skarmierz z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19 mogą na wniosek dłużnika umarzane w całości lub części i spłata może być odraczana lub rozkładana do rady. Ulg w spłacie należności przypadających gminie Skarmierz udziela burmistrz miasta i gminy Skarmierz bez względu na wysokość należności objętej ulgą. Wniosek o udzielenie ulgi powinien być skierowany zgodnie z właściwością do burmistrza miasta i gminy Skarmierz i zawierać informacje oraz dokumenty, o których mowa w paragrafie 5 uchwały nr 4/10/2018. Nadto we wniosku dłużnik powinien wykazać związek pomiędzy wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii COVID-19 i swym ważnym interesem lub interesem publicznym uzasadniającym wniosek o udzielenie ulgi. Wnioski o udzielenie ulg mogą być składane w terminie do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ustępie 2 pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioskodawca może ubiegać się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, jeśli prawdopodobnie, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Ulgi w spłacie należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie Skarmierz od dłużników prowadzących działalność gospodarczą, które stanowią pomoc publiczną, są udzielane na mocy niniejszej uchwały, jako pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z punktem 3 komunikatu Komisji Europejskiej. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa obok wniosku o udzielenie ulgi spełniającego warunki, o których mowa w paragrafie 4 ust. 1, także formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wzór formularza, o którym mowa, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skarmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 roku. Uzasadnienie. Kompetencja do podjęcia przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały wynika z artykułu 15 ustawy z dnia 2 marca 2020
poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rozwiązania przyjęte w niniejszej uchwale nakierowane są na pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie miasta i gminy Skalmierz, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Regulacje wprowadzane uchwałą obejmują umarzanie w całości lub części, odraczanie spłaty lub rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania przypadających gminy Skalmierz. Rozwiązania wprowadzone niniejszą uchwałą ograniczą wielkość zobowiązań bieżących przedsiębiorców i w związku z tym przyczynią się do poprawy ich płynności finansowej, co będzie miało pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Buras. Proszę pana radę, ja chciałem tylko zapytać, czy te pieniądze na zastosowanie tych ulg na wynajem i dzierżawę przez gminę Skalmierz, czy one będą z budżetu państwa dofinansowane? Czy z budżetu gminy, jeżeli te ulgi będą, to będzie uszczuplenie budżetu gminy pani Skalmierz? Jak to będzie? To musimy poczekać dopiero na ustawę, także zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to proszę o przystąpienie do głosowania teraz. Za przyjęciem uchwały było 15 radnych, wstrzymało się 0 i przeciw 0. Uchwała nr 25/108/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania przypadających gminie Skalmierz na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu. Jest to uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Kazimierza Wielka, obejmująca gminę Kazimierza Wielka oraz Skalmierz przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka. Tą uchwała również omawiana była na posiedzeniach komisji. Także proszę o odczytanie może. Uchwała Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Kazimierza Wielka obejmującej gminy Kazimierza Wielka oraz Skalmierz przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka. Uchwala się, co następuje. Rada Miejska w Skalmierzu wyraża wolę zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Kazimierza Wielka a gminą Skalmierz, gminami tworzącymi aglomerację Kazimierza Wielka, wyznaczoną w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie uchwały nr 30/436/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka.
Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie gmin wymienionych w ustępie pierwszym przy realizacji zadania wynikającego z artykułu 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka. Gmina Skarbnierz jako strona porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka. Udział gminy Skarbnierz w kosztach, których mowa w ustępie 1, będzie określony na podstawie udziału równoważnej liczby mieszkańców gminy Skarbnierz i równoważnej liczby mieszkańców całej aglomeracji Kazimierza Wielka po wyznaczeniu jej obszaru i granic przyjęciu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Wielkim. Treść porozumienia określa załączniki do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały bierze się burmistrzowi miasta i gminy Skarbnierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajnie przyjęty na terenie gminy. Uzasadnienie. W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie uchwały nr 30/436/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka została wyznaczona aglomeracja, w skład której wchodzą gmina Kazimierza Wielka oraz gmina Skarbnierz. Obszar aglomeracji stanowi miasto Kazimierza Wielka oraz miejscowości Cudzynowice, Dolnicy, Chałubowiec, Jakuszowice, Kamysiu, Kazimierza Mała, Oddolnów, Słomowiec, Zdranowice, Wierzyły, Pomorze na terenie gminy Kazimierza Wielka, a także miasto Skarbnierz oraz miejscowości Sielec-Kolonie, Sielec-Biskupi, Topola, Drożejowice, położone na terenie gminy Skarbnierz. W celu realizacji obowiązków ustawowych należało do gminy wchodzących w skład aglomeracji Kazimierza Wielka, wymagających ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne, w szczególności zadań związanych z aktualizacją obszaru i granic aglomeracji, nie wynikają z zawarcia stosownego porozumienia. Podstawą jego zawarcia będą uchwały podjęte przez organy stanowiące obu zainteresowanych gmin. Dziękuję bardzo. Czy są już jakieś pytania, choć wszystko to było omawiane na komisjach? Jeżeli nie ma, to proszę o głosowanie. Przystępujemy teraz. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały było 15 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 0. Uchwała nr 25/109/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminowego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Kazimierza Wielka obejmujących gminę Kazimierza Wielka oraz Skarbnierz przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka została podjęta. Dziękuję. Następnie to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. I tutaj proszę panią przewodniczącą komisji Małgorzatę Żyd, przewodniczącą komisji Skarbu Państwa petycji o przedstawienie opinii komisji. Opinia Komisji Skarbnierzów i petycja Rady Miejskiej w Skarbnierzu z dnia 14 maja 2020 roku. W dniu 3 kwietnia 2020 roku do przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarbnierzu wpłynęła petycja wniesiona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Komisja Skarbnierzów i petycji zajmowała się petycją na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 roku, w którym uczestniczyło 4 członków komisji przy 4-osobowym składzie. Komisja stwierdziła, co następuje. Brak jest podstawy prawnej do umorzenia odroczenia terminu płatności podatku
o nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono upoważnienie dla Rady Gminy do zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z COVID-19. W naszej ocenie wszelkie działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mają na celu pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w swojej sytuacji finansowej w związku z wystąpieniem pandemii. Przedsiębiorcy, jak i rolnicy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży płodów rolnych, jak na przykład mogą skorzystać z instrumentów wprowadzonych przez ustawodawcę. Gmina Skarbnik nie podziela opłat od osób trudniących się występami politycznymi w związku z przebraniem z uzasadnienia do zainicjowania działań w zakresie uwzględnienia wniesionego w petycji postulatu. Nie ma podstaw prawnych do umorzenia należności z tytułu wywozu śmieci dla mieszkańców, gdyż gmina Skarbnik, ustalając wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych, związana jest treścią artykułu 6 kodeksu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie gminy Skarbnierz nie została podjęta uchwała o wprowadzaniu stref płatnego parkowania oraz nie ma innych parkingów płatnych, w związku z czym brak jest uzasadnienia do zainicjowania działań w zakresie uwzględnienia wniesionego w petycji postulatu. Wydanie uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie. Gmina Skarbnierz aktywnie współdziała z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Podjęcie wnioskowanej uchwały w żaden sposób nie wpłynie na współpracę gminy Skarbnierz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i będzie stanowiła jedynie nic nie proszący postulat. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej z projektem uchwały o uznanie petycji za niezasadną, głosując. Za uznaniem petycji za niezasadną 3, przeciw 1, wstrzymał się 0. Przy obecnych głosujących 4 członków komisji. Dziękuję bardzo. Proszę może Pani Wiceprzewodnicząca ma przeczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Skarbnierzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. Rada Miejska w Skarbnierzu uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 3 kwietnia 2020 roku zawierającej żądania zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców, to jest umorzenie rat podatku od nieruchomości za drugi i trzeci kwartał tego roku, a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym. Nie pobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a potem terminie obniżenie ich wysokości do minimum. Pobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach wyznaczonych do tego miejsca przez okres pół roku, a potem terminie obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy. Umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a potem terminie obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. Nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a potem terminie zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania. Wydanie uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie z przyczyn określonych w uzasadnieniu uznaje się za petycję za niezasadną. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarbnierzu do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 3 kwietnia 2020 roku
Do przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalmierzu wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia zmian w prawie miejscowym oraz podjęcia uchwały solidarnościowej. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja ta na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 roku rozpatrywała przedmiotową petycję i stwierdziła, co następuje. Brak jest podstawy prawnej do umorzenia i odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono upoważnienie dla Rady Gminy do zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanych grupą przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. W naszej ocenie wszelkie działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mają na celu pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w złej sytuacji finansowej w związku z wystąpieniem pandemii. Przedsiębiorcy, jak i rolnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży płodów rolnych na jarmarkach mogą skorzystać z instrumentów wprowadzonych przez ustawodawcę. Gmina Skarbnierz nie pobiera opłat od osób trudniących się występami ulicznymi, w związku z czym brak jest uzasadnienia do zainicjowania działań w zakresie uwzględnienia określonego w petycji postulatu. Nie ma podstaw prawnych do umorzenia należących z tytułu wywozu śmieci dla mieszkańców, gdyż gmina Skarbnierz, uznając wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych, związana jest z treścią artykułu 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie gminy Skarbnierz nie została podjęta uchwała o wprowadzeniu stref płatnego parkowania oraz nie ma innych parkingów płatnych, w związku z czym brak jest uzasadnienia do zainicjowania działań w zakresie uwzględnienia wniesionego w petycji postulatu. Wydanie uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem, w tym zakresie gmina Skarbnierz aktywnie współdziała z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Podjęcie wnioskowanej uchwały w żaden sposób nie wpłynie na współpracę gminy Skarbnierz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i będzie stanowiła jedynie nic nie wnoszący postulat. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za niezasadną i zarekomendowała Radzie Miejskiej w Skarbnierzu petycji w sposób zaproponowany w treści projektu uchwały. Z powyższych względów Rada Miejska w Skarbnierzu uznaje podjęcie uchwały za celową. Dziękuję bardzo. Pytania. Proszę bardzo, pan radny Krawiec. Państwa, tutaj ostatnie trzy punkty zajmujemy się cały czas przedsiębiorcami i wszystkim po umorzeniu jakichś podatków, ulg i to wszystko. Chciałbym zwrócić się do pana przewodniczącego. Kiedy może my się wreszcie zajmiemy, jesteśmy terenem rolniczym, kiedy się zajmiemy, żeby coś pomóc w tym ulgami dla rolników? Czy ma pan jakiś pomysł na to, żeby się zająć? To znaczy jaki pomysł, proszę pana? Tak samo jakieś ulgi albo co? My działamy na podstawie tej ustawy covidowej, tak? I tu, jeśli chodzi o rolników, to są inne jakieś ulgi w postaci po prostu niepłacenia, przypuśćmy, przez okres chyba 3 miesięcy. Czy odroczenia, ale po prostu należałoby się coś zająć. To proszę przygotować odpowiednią uchwałę, jeżeli pan tak uważa. Ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam. Pan jest przewodniczącym klubu, może pan złożyć odpowiednią uchwałę, przygotować, jeżeli pan będzie odrzucona. Widzi. Proszę pana, no to ja już nie mam. Dziękuję, ale tutaj to nie na temat przede wszystkim. Teraz pan Burmistrz, proszę bardzo. Można, panie przewodniczący, państwa, no my z naszej strony to jedynie, co faktycznie mogliśmy zrobić, i to mówiąc szczerze, nie jeden samorząd się zastanawiał dość głęboko. Byliśmy chyba jako jedyny samorząd, który w tym okresie, można powiedzieć, początkowej pandemii, gdzie powiedzmy na naszym terenie się pojawiła, mieliśmy otwartą cały czas giełdę owocowo-warzywną.
Nie powiem, że oczywiście tak zasięgałem opinii wyższych powiedzmy urzędników i też głosy były podzielone. No, ja wiem, jako gmina, jak widziałem, tutaj generalnie wszystkie, które są w tych tarczach ulgi, czy powiedzmy rzeczy, które można stosować do wszystkich przedsiębiorców, tak do rolników czy gdzieś, to wiadomo, tak, to jest odgórnie. Ale my jako gmina, to z Państwa chciałem zauważyć, że powiedzmy od Sandomierza, Proszowice, Pińczów, wszystko było pozamykane, jedynie my musimy otwarć. Ale ja bym prosił, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie w stosunku do tej uchwały, czy są jakieś uwagi, pytania, proszę bardzo, Pan Radny Wójcik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest tutaj w punkcie takim, piątym, że na terenie gminy nie ma strefy płatnego parkowania oraz nie ma innych parkingów płatnych. Czy Pan wie o tym, że na terenie gminy jest parking płatny? Okazywanie. Gdzie? Nad Zalewem. No to czemu dzisiaj wszyscy płacili za parking nad Tarkowicy? A to nie jest parking. To nie jest parking. To jest wjazd na Tarkowicę. To jest wjazd. Osobowe płacą za wjazd, tak? Tak. A jeszcze jedno. Chciałem się dowiedzieć, czyja to petycja jest? Takie prawo jest i my tego nie zmienimy, musimy to przyjąć i teraz podejmujemy tą uchwałę. Czy macie jeszcze Państwo odnośnie tej uchwały jakieś pytania? Uważam, że ta petycja była omawiana na komisjach i tam padły te pytania. Na komisji? Tutaj jest wszystko wyjaśnione, o co Pan podejmuje, jaką uchwałę? Panie Przewodniczący, ale musimy zagłosować, czy odrzucamy, czy nie odrzucamy, tak? Tak. No ale my treści petycji nie znamy. No jak? Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 3 i są umarzenia połowy roszczeń i tak dalej. Komisja, ale rada uznaje, że nie jest bez zasady petycji, czy głosujemy. Jeżeli uważa, że bez zasady, to głosujemy za. Proszę Państwa, tylko petycją z całym treścią zapoznała się Komisja Spraw Wniosku. Panie Radny, ja bardzo przepraszam. Czy była czytana treść uchwały, projekt uchwały był? Były punkty 6 i ten 6 punktów jest tutaj zawarty. Ale przeczytaj petycję. Czy mam przeczytać petycję? Ja znam petycję. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Prowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. Działając w imieniu własnym na zasadzie artykułu 2 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach składam niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej na wszystkich obywateli gmin, powiatów, województw poprzez pierwsze, to co było właśnie w tym, umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gmin, powiatów, województw, to znaczy umorzenie rat podatku od nieruchomości za drugi i trzeci kwartał tego roku, a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym. Punkt drugi. Niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach
a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum. Trzeci punkt. Niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach wyznaczonych do tego miejsca przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy. Czwarty punkt. Umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. Piąty punkt. Niepobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania oraz o. Szósty punkt. Wydanie uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z koronawirusem w tym zakresie. Z poważaniem. Te wszystkie punkty, które teraz czytałem, były uwzględnione w projekcie uchwały. I było to czytane, proszę Państwa. Treść tej uchwały Państwo otrzymaliście 7 dni przed sesją, prawda? Jest podpisane, to nie jest żaden anonim, tylko tak jak akurat zapowiedział. Panie Przewodniczący, według mnie to wszyscy powinniśmy dostać tą petycję, zapoznać się osobiście, a nie tylko, żeby komisja się zapoznała. Petycja jest na stronie opublikowana. Wszystkie założenia, jakie są w petycji, do czego dotyczy, otrzymaliście Państwo. Wymienione są w tym projekcie uchwały. Czy to Państwo rozumiecie? Rozumiemy. Bardzo dziękuję. Przystępujemy więc do głosowania. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku teraz. Dziękuję bardzo. Za podjęciem tej uchwały było 11, wstrzymało się 4, przeciwnych 0. Uchwała nr 25 przez 110 przez 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian przepisów prawa miejscowego została podjęta. Dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu. Jest to uchwała w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skalbnierz. Ja tutaj wyjaśniam, że pan wojewoda przekazał do rozpatrzenia skargę. Sprawą tą zgodnie ze swoją kompetencją zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Spraw Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w sprawie z dnia 14 maja 2020 roku. W dniu 22 sierpnia 2020 roku przekazano przez wojewodę świętokrzyskiego do przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarbnierzu podjęła skarga z panem radnym skarżącym na burmistrza miasta i gminy Skarbnierz. Skarżący zarzuca burmistrzowi miasta i gminy Skarbnierz sposób jego działania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach sprzeciwnego sprzeciwnego skarżącego. Powyższa skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skarbnierzu w dniu 14 maja 2020 roku. Można głośniej? Celem rozpatrzenia skargi. Celem rozpatrzenia skargi komisja wysłuchała skarżącego, burmistrza i cztery inne osoby. Burmistrz Marek Juszczyk zeznał, że nie podpisał pismo. Pismo podpisała jego żona, chociaż jego jako mieszkańca ta sprawa też dotyczy.
Skarżący podtrzymywał swoje stanowisko wyrażone w złożonej skardze. Pozostałe cztery osoby zeznały, że pismo podpisali dobrowolnie, nikt ich do tego nie nakłaniał, a jedna osoba dodatkowo oświadczyła, że była inicjatorem pisma. W odpowiedzi na pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zastępca burmistrza przedstawił stan sprawy. W dniu 18 marca 2020 roku do gminy Skarbnierz wpłynął wniosek podpisany przez mieszkańców dotyczący zakłócenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich poprzez podniesienie terenu około 1 metr przez skarżącego. Pismem z dnia 20 marca 2020 roku burmistrz miasta i gminy Skarbnierz nakazał natychmiastowe wstrzymanie prac. Pismem z dnia 2 kwietnia 2020 roku burmistrz miasta i gminy zwrócił się do samorządowych uchwaleń odwoławczego w Kielcach o wyłączenie go jako organu prowadzącego postępowanie o zakłócenie stosunków wodnych. Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2020 roku samorządowe kolegium odwoławcze w Kielcach postanowiło wyznaczyć burmistrza miasta i gminy Kazimierza Wielka jako organ właściwy do załatwienia wniosku mieszkańców z dnia 18 marca 2020 roku. Zgodnie z artykułem 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych, roztopowych, ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Odprowadzać wód oraz odprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu na wniosek w drodze decyzji nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonywania tych czynności. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie zgromadzonego materiału i wyjaśnień złożonych przez skarżącego, burmistrza miasta i gminy Skarbnierz oraz cztery inne osoby postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej z projektem uchwały o uznanie skargi za bezzasadną, głosując za odrzuceniem skargi 2, przeciw 0, wstrzymał się 2. Przy obecnych i głosujących czterech członkach komisji. Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią wiceprzewodniczącą o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Skarbnierzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skarbnierz. Rada Miejska w Skarbnierzu uchwala co następuje. Skargę z dnia 22 kwietnia 2020 roku na działalność burmistrza miasta i gminy Skarbnierz uznaje się za bezzasadną. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skarbnierzu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 22 kwietnia 2020 roku do przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarbnierzu wpłynęła skarga na burmistrza miasta i gminy Skarbnierz przekazana według właściwości przez wojewodę świętokrzyskiego. Skarżący zarzucił burmistrzowi miasta i gminy Skarbnierz nadużycie stanowiska dla swoich prywatnych celów. Działanie to w ocenie skarżącego polegać miało na namawianiu mieszkańców gminy Skarbnierz do złożenia podpisów pod sporządzoną przez siebie skargą na skarżącego, a dotyczącą naruszenia stosunków wodnych poprzez bezprawne działania skarżącego na jego nieruchomości. Ponadto skarżący zarzucił burmistrzowi miasta i gminy Skarbnierz zbieranie podpisów pod tak zwaną skargą w godzinach jego pracy. W pozostałej części skarga zawiera szereg osobistych wyrzutów wobec osoby burmistrza miasta i gminy Skarbnierz oraz jego rodziny. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
W dniu 14 maja 2020 komisja po zapoznaniu się z treścią skargi wysłuchała skarżącego, burmistrza miasta i gminy Skarbnierz oraz czterech osoby, jak twierdził skarżący. Burmistrz miasta i gminy Skarbnierz namawiał do podpisania przedmiotowej skargi skierowanej wobec skarżącego. W ocenie rady po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez komisję skargi, wniosków i petycji, w szczególności zeznaniami skarżącego, burmistrza miasta i gminy Skarbnierz i czterech innych osób, zarzuty podniesione przez skarżącego w skardze z dnia 22 kwietnia 2020 nie potwierdziły się. Skarżący stwierdził, że informacje o rzekomym namawianiu mieszkańców miejscowości Skarbnierz do złożenia podpisu na tzw. skardze uzyskał od tych osób, które swoje podpisy złożyły. W swoim wyjaśnieniach skarżący potwierdził, że na swojej nieruchomości prowadzi prace ziemne, ale stwierdził, że fakt ten nie ma związku z prowadzonym postępowaniem. Burmistrz miasta i gminy Skarbnierz oświadczył, że nie złożył podpisu na tzw. skardze, podpis złożyła jego żona, ale jako sąsiad skarżącego jest osobą zainteresowaną w tej sprawie. Oświadczył również, że nikogo nie namawiał do złożenia podpisu na tzw. skardze. Osoby, które, jak twierdził skarżący, zostały namawione przez burmistrza miasta i gminy Skarbnierz do podpisania skargi na skarżącego, stwierdziły, że podpisały przedmiotową skargę dobrowolnie, a jedna z tych osób stwierdziła nawet, że to ona była inicjatorem wszczęcia wobec skarżącego postępowania administracyjnego o zakłócanie stosunków wodnych w związku z działaniami skarżącego na jego nieruchomości. Ze względu na obowiązujący burmistrza miasta i gminy Skarbnierz nieanulowany czas pracy, zarzut zbierania podpisów pod tzw. skargą w godzinach pracy jest bezzasadny. Rada Miejska w Skarbnierzu po zapoznaniu się z treścią skargi oraz zeznaniami osób, które zostały przesłuchane przed komisją skarg wniosków, stwierdziła, że zarzuty podniesione w skardze w stosunku do burmistrza miasta i gminy Skarbnierz nie potwierdziły się. W tym stanie faktycznym należało podjąć powyższą uchwałę. Panie Przewodniczący, ja chciałem zapytać. Za moment, proszę Pana, ja udzielam. Zgodnie z artykułem 239, paragraf 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jest jej bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, a skarżący postanowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie? Proszę bardzo, radny Wójcik. Przewodniczący, Wysoka Rado. Znów ten sam problem, co w poprzedniej projekcie uchwały. Nic nie wiemy, kto kogo skarżył. To kompetencją tego jest właśnie komisja. Przecież panowie macie przedstawiciela w tej komisji. A ja tak przedstawicielowi nie wierzę. Nie wierzy pan? No to zrezygnuj pan z klubu. Bo pan należy do innego klubu przecież, że panowie. No nie róbcie sobie żartu. Panie przewodniczący, tylko były. Proszę, proszę bardzo, który pan teraz będzie mówił? Były prośby do mnie, w stosunku do mnie, żebym ujawnił tak samo, co się działo na komisji. I żeby ujawnić to, co dostałem, skargę od pana Dudkowskiego, bo ja tutaj mam przecież oryginał skargi i po prostu nikomu nie udzieliłem. Proszę państwa, dlatego mi nie wierzę. Ale tutaj widzicie państwo, że jest pełna jawność. Przecież wszystko wyjaśniła komisja skarg petycji, pani przewodnicząca odczytała. Mało tego, w projekcie uchwały, której będziemy podejmować lub nie, też pani tutaj przewodnicząca odczytała wszystko, uzasadnienie odczytała, mieliście państwo, chyba że chcecie kilka minut przerwy na... Tak, szanowny panie przewodniczący, ja zaraz chciałem mówić tą skargę. Momencik, ale czy pan coś nowego, ale czy pan coś nowego chce mieć? Tak, ta moja skarga jest po prostu tutaj niekompletna, państwo żeście mi coś
przedstawili konkretnie, o co tutaj chodzi w tej sprawie. Chciałem to uzasadnić i chciałem to wyjaśnić. Państwu radę. Także proszę... Proszę Pani... Po prostu... Proszę, szanowni Państwo... Miał Pan możliwość... Po prostu nie wiedzą, za czym będą głosować. Ja chciałem to wyjaśnić Państwu, o co ta sprawa chodzi. I bardzo proszę o to, żeby uzupełnić skargę. Jest wszystko, co Pan miał złożyć, złożyłam skargę. Teraz nie może Pan już... Szanowny Panie, ale... Szanowni radni nie są zaznajomieni z tą skargą i po prostu nie wiedzą. Tutaj na przykład zgłosiłem, że pan burmistrz wykorzystywał pracowników gminy do swoich złośliwych zamiarów. I tutaj państwo nie przyznaliście tego, że w ogóle ta sprawa na komisji rady skargi, drodzy państwo, nie chodziła o zakłócanie stosunków wodnych. Tu chodziło o to, że pan burmistrz nadużywa władzy i swojego stanowiska, chodząc po domach swoich sąsiadów i namawiając tych ludzi do złożenia podpisu. Szanowni Państwo, tak burmistrz nie postępuje. To nie jest osoba prywatna. Burmistrz reprezentuje urząd burmistrza i działa 24 godziny na dobę jako burmistrz, a nie chodząc po domach swoich sąsiadów, nie moich sąsiadów, tylko swoich sąsiadów i nastawia, montuje ich przeciwko mnie, mojemu ojcu. Szanowni Państwo, pan burmistrz wrogo jest nastawiony do mojego ojca ze względu na fakt, że mój ojciec nie popierał pana burmistrza, pana Juszczyka na urząd burmistrza. I teraz pan burmistrz siebie wykorzystuje stanowisko, żeby pana się osobiście odebrać radni ojcu. Nie ma możliwość wysłuchania tego. Szanowni Państwo, po raz kolejny. Ja jeszcze tylko chciałem dokończyć ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, pan burmistrz chodził po domach i tego nie było. Tego, co pani odczytała. Chodził po domach i namawiał sąsiadów do złożenia podpisu. Wykorzystał pracownika. Dziękuję. Pana sąsiada. Żeby ten poszedł do domu i sprosił o podpis. Proszę państwa, to jest masowany atak na osobę mojego ojca. Proszę bardzo. Ja już... nie pozwolę, proszę państwa. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję panu bardzo. Ale jedno zdanie miało być i pan już wypowiedział. Ale ja chciałem dokończyć, proszę pana, moją sentencję. Chciałem tutaj uszczegółowić, o co chodzi w tej skarce. A to... Ale już wiemy. I jeszcze jedno, proszę państwa. Przecież pani tutaj, szanowna pani przewodnicząca skargi wniosku, wprowadziła tą skargę wniosku o zakłócanie stosunku. Ta sprawa została odesłana do GIEC. Jeżeli chodzi o zakłócanie stosunków, będzie prowadził to inny organ. Ja złożyłem skargę na nadużywanie władzy i stanowiska przez pana burmistrza nie mieć stosunku. To pan już kolejny raz i my już o tym chyba wiemy. Dlaczego mi pan proszę... Ja chciałem uszczegółowić. Wy się wydaje, ale że już... państwo chcecie wiedzieć, to co chodzi. Ale już myślę, pan mówi ostatnie zdanie. Dziękuję panu. Proszę pana, jeszcze jedna sprawa. Pan burmistrz chodził po domach swoich sąsiadów. Ale to już mówi pan kolejny raz. To jeszcze raz przypomnę. Nie działa jako osoba prywatna, bo to nie jest osoba prywatna. Pan burmistrz jest 24 godziny. Proszę pana. Burmistrz i reprezentuje. Przerywam. Przepraszam panu. Przerywam pana na porządku. Proszę reprezentować. Przerywam panu. Rozumiem pana. Po raz kolejny. Drugi raz. Przegam pana za porządku. Nie tylko mi i mojemu ojcu, ale... Po raz kolejny mówię... A szanowni państwo, proszę, nie postępuję. Proszę zakończyć. Zakończył pan? Proszę zakończyć. Panie przewodniczący, jak ja mam zabrać głos? Dam mi pan opinię. W jakiej sprawie? Dam mi pan opinię. Nie. 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 Panie, ja nie wszyscy nie jestem rada. Pan jest sprawiony na wielki wielu panu i pana rodzina. Proszę opuścić tę salę. Przygam do opuszczenia tej sali. Ogłaszam przerwę. Z kolei, jeżeli wszyscy są już na sali, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiam sesję 25. Ponownie po przerwie i ponieważ ten punkt, ja przypomnę, może uchwała w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skarbimierz. Została ona przeczytana. Myślę, że już panowie i panie zapoznały się z tą uchwałą. Aż za nadto, tak jak pan to mówi. Więc przystępujemy do... Kto z panów radnych jest za odrzuceniem skargi i podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie teraz.
Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 2. Uchwała nr 25/111/2020 w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skarbie została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. To jest uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skarbmierz na rok 2020. Uchwała ta była już tak omawiana była na komisjach przez panią skarbnik. Komisje również zaopiniowały ją pozytywnie. Proszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu. Uchwała Rady Miejskiej w Skarbmierzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skarbmierz na 2020 rok. Rada Miejska w Skarbmierzu uchwala co następuje. Dokonuje zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uzasadnieniem. Dokonuje się zmiany w planie wydatków celem dostosowania planów finansowych do realizacji budżetu. Zwiększa się wydatki budżetowe w wydziale 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80-101 Szkoły Podstawowe, paragraf 60-50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 700 zł z przeznaczeniem na zadanie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Skarbmierzu. Zmniejsza się wydatki budżetowe w wydziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70-005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4300, zakup usług pozostałych o kwotę 13 000, w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023, urzędy gmin, paragraf 4410, podróże służbowe krajowe o kwotę 3800, w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095, pozostała działalność, paragraf 6060, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8900 zł. Dziękuję bardzo. Czy ma ktoś może z Państwa jakieś pytanie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania i proszę, głosujemy teraz. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały było 15 radnych, 0 sprzeciwu i wstrzymujących się 0. Uchwała nr 25/112/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skarbmierz na rok 2020 została podjęta. Następnym punktem są wolne wnioski. Czy ma ktoś może jakieś? Proszę bardzo, pan radny Bator. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tak woli przypomnienia, kiedyś tam zgłaszałem, panie burmistrzu, odnośnie odnakowania tej krzyżówki tam jest koło pana. Chodzi o to, że ta droga została połączona z Knurnicami, już tam była mała kolizja, no i należałoby po prostu to zakupić. Dziękuję. Zakupione są już, znaczy złożona jest oferta, myślę, że kwestia to jest do, no dni. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Janusz. Panie Przewodniczący, 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 to ci w polach mówię. Jakie pola? Proszę bardzo, pan Leszek. A jeszcze na dodatek tam sześć zrobił korzystanie po drodze ze szczekarzy, bo drzewy puszczli, bo to chyba to pole ma. To pole, nawet jeśli go pewnie gdzie jest na ten odcinek. To jest kontekst. Dobra, tak. Cały ten punkt to jest nie to, że tego to jest potężne hektar pola. Działki porobione na asfalcie, to tam jest 5-6 hektarów, 10. A tam jest dziesiątki, setki hektarów.
i nie ma ani jednej odcinka drogi na tych dział, żeby nie byli ludzie to jest. Proszę bardzo, pan Wybaczak. Panie przewodniczący, ja mam pytanie na temat deklaracji śmieciowych, bo w ostatnim czasie sołtys w mojej miejscowości rozwoził wiele deklaracji po mieszkańcach i nie wiem, czy to są deklaracje do złożenia przez tych mieszkańców, co nie składali nowych na ten rok, bo jest tak samo wiele przypadków, co złożone były deklaracje, tak jak na moim przykładzie, a też dostałem do złożenia, nie wiem, czy mam drugi raz składać, czy... Poprawki. Jeżeli są poprawki, to jest możliwe, że po prostu patrząc na spis ludności, jaki widnieje u nas, możliwe, że obecnie spróbowaliśmy naprawdę już do tego podejść, aby tak to zrobić gruntownie. I generalnie jest tak, że na ewidencji ludności mamy 5 osób, ktoś zadeklarował 2 albo 3. No i ta kwestia jest to, że osoba, która się tym zajmuje, po prostu stara się to wszystko jakby spisać od nowa pod kątem tego, że nawet jeżeli nie jest osoba wymeldowana czy gdzieś, no to generalnie podlega jakby opłacie. No chyba, że przyjdzie mieszkaniec i powie, że przebywam albo nie ma czy gdzieś, no to są takie po prostu stricte, można powiedzieć, czyszczące informacje. Ale bardzo, bardzo ważne dla nas, dlatego że mówię, no chcemy w tej dziedzinie zrobić porządek. Także wydaliśmy około, w momencie, kiedy były rozdawane maseczki, zostało wydane kilkadziesiąt deklaracji. Później, po tym, jak obecnie sołtysi wydali podatek, z tego co mi wiadomo, zostało złożonych chyba do sołtysów prawie 400 deklaracji. Na tych deklaracjach jest różnie. Na jednej jest jedna osoba, na drugiej dwie, na trzy, różnie. Dlatego myślimy, iż powiedzmy ta suma, co była 3900 osób do tej pory, na pewno się zmieni. Z tego co przynajmniej ja widzę, bo drodzy Państwo, tak jak zauważyliście chyba też, że generalnie nasz, czy większość urzędów jest jakby zamknięta, ale od samego pierwszego dnia, kiedy nasz urząd był zamknięty, generalnie nasi pracownicy obsługują wszystkich. Są, wiadomo, są jakieś tam wyjątki, żeby pracownicy byli 2 tygodnie na zdalnym tej pracy, ale generalnie jako jedna z też z nielicznych gmin zmieniliśmy ten system. Czy dobrze, no trudno powiedzieć, na dzień dzisiejszy, no to z tego co wiemy, to nie mamy żadnych przypadków i można powiedzieć, w tej formie pracownicy wszyscy obsługują całą gminę. A tutaj, jeżeli wpłynęło, to myślę, że są też do wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Jeżeli jestem, panie przewodniczący, bo się tutaj zgadzam się z panem radnym Janusem, oglądałem ostatnio tą drogę. Faktycznie, jeżeli chodzi o obszar działania rolniczego, jest bardzo duży. Jest to jeden z większych tych obszarów, tylko kwestia jest tego typu, że na pewno w tym roku, drodzy państwo, to już mogę oświadczyć, że na nie, ale na drugi rok w pierwszej kolejności postaram się. Aczkolwiek przed rozpoczęciem sesji rozmawiałem z panem wojewodą na temat dróg, jeżeli chodzi o drogi powodziowe, więc odpowiedział mi, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnej konkretnej decyzji odnośnie dróg, na które żeśmy złożyli te 6 wniosków i plus most, tak? Czy będą, czy nie. Także generalnie powiedziane jest, że należy powiedzmy, co tydzień zadzwonić i zapytać, no bo jeszcze nie mają żadnej informacji konkretnej. Jedynie co, rozmawiają również z marszałkiem, gdzie złożyliśmy też o tą drogę w Baranowie, w gruntów rolnych i leśnych. Na dzień dzisiejszy wygląda to, że ta droga, znaczy ten cały, można powiedzieć, fragment, tak, to jest fragment dojazdowy do pól, jest najbardziej, można powiedzieć, pewny, że to raczej będzie uznane, bo tam te wnioski będą na pewno rozpatrywane. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Proszę bardzo, pan radny. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja jeszcze tak przypomniałem sobie jedno takie zagadnienie. Chodzi mi o to, że minister rolnictwa tam mówi o środkach, które są przeznaczone na retencję. Czy gmina Skalmierz korzysta, czy są jakieś wnioski składane? Jak to wygląda? Rolnicy mi się pytają, czy to może być, te pieniążki mogą być przeznaczone na jakieś tam zbiorniki wodne, na deszczownie, czy na rowy? Dziękuję. Tak, to w szczególności, panie radny, to pieniążki to nie są dla gminy, to są dla rolników. Nawet też chciałem ci powiedzieć o takiej kwestii, iż zachodzą, żeby każdy obserwował,
bo zachodzą wiele zmian, to wydaje mi się, że bardziej korzystnych, mniej bardziej prostych dla wszystkich gospodarzy, rolników, którzy chcą stosować ten system nawadniania. Z tego, co jest mi wiadome, kilkanaście osób w tym roku w naszej gminie zakupiło, powiedzmy, te szczownie. I tutaj chyba nie o ile dobrze pamiętam, są to środki na studnie głębinowe dla rolnictwa do 200 tysięcy. Przez agencję. Tak, składam. Przez agencję. Chyba to jest około do 200 tysięcy złotych, ale to nie są pewne dla gminy, że gmina to pewnie ma dyspozycji, czy pewnie może to kierować tym, to jest bezpośrednio do rolników. To znaczy tak, bo w tym momencie co rozmawiałem z kierownikiem, stwierdzi, że każdy ma powiedzmy już jasność w momencie doboru danego urządzenia. Jedyne co zauważyłem, jest o tym Państwo, jest o wiele prościej z tego, co prawdopodobnie będzie, bo czytałem teraz w tej przerwie, którą żeśmy mieli, odnośnie tej wody, którą będzie można pozyskać na podlewanie upraw. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Wójcik. Panie przewodniczący Zakarado, ja mam takie pytanie, czy ten efekt będzie zmieniony kiedy? Czy już coś wiadomo? Może pan zastępca. Na ten moment, panie radny, sprawa została przekazana dalej do rozpatrzenia przez Komisję Heraldyczną. Kompletujemy wszystkie dokumenty, jeżeli uzyskamy takową opinię, która zatwierdzi nam projekt, bo może na przykład policja dojdzie do wniosku, że jeszcze coś tam będziemy zmieniać. Dlatego też nie przedstawialiśmy jeszcze tego radnym, bo czekamy na skompletowanie tych dokumentów i na pewno ta sprawa trafi na komisję, wtedy szeroko na ten temat będziemy rozmawiać. Liczymy, że to będzie w tym roku, jeśli pan pyta o czas, ale z tego co wiem, że komisja heraldyczna jeszcze się nie zebrała. Też ma to związek z koronawirusem, także cierpliwie czekamy. Liczymy, że to będzie w tym roku. No, takie pytanie, bo tam wyborcy zadają pytanie, czy gmina już przejęła ten budynek po restauracji Zdroża, czy dzierżawka. Proszę Państwa, przewodniczący, można powiedzieć, że cały czas jesteśmy przy rozmowach, aczkolwiek i ustalenia już zapadły, dlatego że zarząd. Ale teraz jest w dzierżawie, tak? Obecnie przystępując do tego wniosku, który jest dzisiejszego dnia musi być złożony, o 150 tysięcy, nie musimy być właścicielami, wystarczy, jeżeli tylko jesteśmy najemcami. I takie po prostu dokumenty już są w naszym posiadaniu i wszystko mamy. Z tego co ja uczestniczyłem dwukrotnie na spotkaniu z zarządem, jak i z radą nadzorczą, generalnie wszyscy jednogłośnie wypowiedzieli się, iż jest to, będzie to przekazane dla gminy. Jedynie jeszcze tam są wprowadzone formalności. Ale wszyscy, tak jak powiedziałem, zarząd, jak rada nadzorcza powiedziała się jednogłośnie o przekazaniu. Jedynie ten, co cały czas o czym mówimy, rozmawiamy, warunek, że no, akurat my teraz nazywamy to klub seniora, a człowiek w nazwie to jeszcze może być tam pewne zmiany zajść, bo wiadomo, w zależności od programu, do którego się musimy dostosować, no, bo te pieniążki, które są obecnie te 150 tysięcy, jak wspomniałem wcześniej, jak komisja również, są to pieniądze wyłącznie tylko na uposażenie, jak i renowację tego pomieszczenia. Pomieszczenie generalnie, tylko też, bo na przykład zastanawialiśmy się nad bramą, wejściem, ogrodzeniem, nie można, to jest tylko na środki, także no cóż, no nie mogę stwierdzić, że jesteśmy właścicielami, ale generalnie mogę zapewne powiedzieć, że w tym kierunku to wszystko idzie. A te 150 tysięcy to jest całe 150 tysięcy, czy 5, że 75 z tego wyjdzie, a 76 tysięcy? No, bo to jest dodatek. Nie, nie, 150 tysięcy jest cały i 20% jest dodatku, 20% jest udziału gminy. Dodatkowo. To jest 170 tysięcy, tak? Tak. A czy z tego tytułu najmu to teraz gmina ponosi jakieś koszta tam do tej spółdzielni, czy to jest tak, jak to wygląda? To zawsze na dzień wygląda to tak, jeśli drodzy Państwo, to poproszą na nas, żeby pomóc tym, no cóż, no my się w miarę prawie, że no, jak powiedziałem, nie możemy się czuć właścicielami, ale pomału w tą rolę próbujemy wejść i kwestia jest to, że oczywiście pomagamy, bo tak jak powiedziałem, nie? Jest to też projekt, w którym mamy już podpisaną umowę. Na przykład tak ostatnio w tym tygodniu przed budynkiem, nie wiem czy niektórzy zauważyli, kosiliśmy trawę. Dlatego, że to jest jakby w naszym już władaniu. Proszę Państwa, również no, chyba każdy
też dzisiaj jadąc na dzisiejszą sesję zauważyłem, że no cóż, co by nie robić, jakby nie było, jednak tych miejsc parkingowych jest za mało. Wczoraj byłem z pracownikiem urzędu tam na tym terenie, bo również rozmawiałem z zarządem, czy jest możliwe, abyśmy już jako teraz przejęli ten obszar tam z tyłu bardziej pod parking. Więc panie powiedziały, że jeżeli to odpowiednio w miarę przygotujemy, to cóż, no przygotujemy, możemy skosić trawę, tam powiedzmy jakby coś. To jest w miarę tam dojazd do tego miejsca jest utwardzony, tak? Ale generalnie no, trudno mi powiedzieć, czy 5, czy 10, czy 20 taczek, jakie powiedzmy drobniejszego pruszywa i myślę, że też powinniśmy już promować dla mieszkańców, dlatego że tak jak widzimy, no tutaj, tak jak dzisiaj Państwo, no, jest zatłoczony. Prawdopodobnie jest to najbliższy obiekt, najbliższy obszar, gdzie mogliby powiedzmy mieszkańcy postawić swoje tam samochody. Jedynie co, tak jak powiedziałem, udoskonalona, czy cała poprawa polegała tylko w tym, aby powiedzmy te samochody mogły się odpowiednio mijać, powiedzmy wjeżdżający i wyjeżdżający. No ale generalnie mamy. Mamy jeszcze jedną rzecz, która generalnie na początku było powiedziane, że również gmina może przejąć, znaczy takie było, znaczy takie było jakby chęć ze strony zarządu i rady nadzorczej odnośnie obiektu na Koblenikach. Ten, co jest na zakręcie, a powiedzmy ten, co dawny sklep. Bo tam jest trochę taka sytuacja też, znaczy nie to, że skomplikowana, ale gmina, nie do końca powiem tak, jak znam idealnie tą sprawę na 100%, jedynie co mogę powiedzieć, to jest tak, że gmina jest właścicielem gruntu, na którym powiedzmy ten obiekt się znajduje. Tam jest też taka, że część stawiał, znaczy było budowane przez jakiegoś wynajmującego, część tam starą, dawną jest we władaniach obecnie jakby GS. GS się zwrócił pierwotnie do nas, żebyśmy tak ten obiekt też przejęli, ale w pewnym momencie sołtys wyraził swoją opinię, że chyba prawdopodobnie nie wiem, czy rozmawiał z mieszkańcami, czy zarządem i że oni to przejmą. W zeszłym tygodniu, będąc na spotkaniu w zeszłym tygodniu, tak, panie zarządu poinformowały nas, że sąd z tobym rozmawiał i powiedział, że wycofuje, jak nie wiem, czy miejscowość, że wycofują tą jakby ich akces wstępny. Także czy my jako gmina jesteśmy powiedzmy skłonni do przejęcia? No ja odpowiedziałem, że raczej tak, bo tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja bym, bo kwestia jest to, że no wiadomo, tak uporządkowania czy czegokolwiek zrobić, no to też byśmy to pod tym kątem. Także ten obiekt również. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? No, panie burmistrzu, to znakiem tego, że błędny był wpis na Facebooku, że burmistrz podpisał umowę przejęcia budynku. No przepraszam, nie błędny, bo przejmujemy. A ale przecież to umowa podpisana? No umowa nie trzeba. No to jakby przejmujemy na 5 lat. Coś pan wyłączył. Dzisiaj pan radny ma problemy z interpretacją pewnych uchwał i pewnych zmian. Dziś tak głęboko czyta, ale nie dokładnie. Dobrze. Ja czytałem, tylko... Nie, zapisane jest... mi pytanie, że gdzieś tam ktoś napuścił na Facebooku, że burmistrz podpisał umowę przejęcia budynku pod... No to skoro jest umowa, którą żeśmy zawarli na 5-letni, więc generalnie na dzień dzisiejszy, będąc najemcą, jesteśmy jakby właścicielem do zagospodarowania tego obiektu, przepraszam. Proszę bardzo, pan radny Krawiec. Panie burmistrzu, ja bym prosił też o krótką odpowiedź. Czy coś zmieniło się odnośnie wypowiedzenia umowy dzierżawnej odnośnie ośrodka? Krótko tylko. Znaczy, wiem tak, no, różnie ludzie mówią, że nic się nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Podtrzymana jest całkowicie. Tak, jest podtrzymana. Jedynie co, to właśnie chciałem na koniec radni mnie, znaczy taką, wyjść z taką propozycją, że tak jak powiedziałem, myślę, że każda ze stron. Myślałem, że to wszystko będzie wyglądało inaczej. Stało się jak się stało, tak? Zostało uruchomione powiedzmy forum ogólnodostępne, może nie dla wszystkich, ale tutaj pan kierownik skierował w naszym kierunku powiedzmy te zapytania, zarzuty czy coś. Myśmy też starali się odpowiedzieć. Miałem, drodzy Państwo, tak, żeśmy się spotkali wspólnie, miałem się spotkanie z sołtysami. Nic się nie zmieniło. Jedynie co mamy już, można powiedzieć, tak, radca przegląda tą umowę, którą byśmy chcieli podpisać z tą firmą, która by przejęła. Jedynie co do tych radni chciałbym, aby nie wiem, byli na spotkaniu, bo chciałbym, myślę, że już te emocje wstępne już opadły. Każdy by zaczyna, jakby wiadomo, nie, myśleć pod swoim kątem i chciałbym zorganizować spotkanie z panem kierownikiem, ale również z radą. Tak,
To było, mówię, jak najbardziej mówię, bo w tym momencie, słuchajcie, potem jeżeli mam wam przekazywać pewne informacje, to po co, tak? Każdy ma jakieś tam zapytanie, jeśli dojdzie, mi się wydaje, że najlepszą formą było. Dlatego mówię, chciałbym skierować, jeżeli wyrazić taką pewną dzisiaj opinię, że jesteście za tym, nie, to byśmy skierowali tutaj pismo do pana kierownika, aby się spotkać i uważam pod tym kątem, żeby jak najbardziej, żeby nie dochodziło do takich ekscesów, jak dzisiaj mieliśmy tą przerwę, nie, to jak najbardziej to, co zresztą pan kierownik deklarował, tak, że najważniejsze jest dobro pacjentów. I myślę, że w tym kierunku byśmy szli, aby do tego dotrzymać. Jeszcze mam jedno pytanie. To przychodzi ta firma, co pan burmistrz mówił na początku na tym zebraniu, że to będzie ta firma z Krakowa, tak? To znaczy to są, no nie, no, na dzień dzisiejszy, skoro nie ma, tak, firma zewnętrzna, ale dzisiejszy nie mogę jeszcze, dlatego że mówię, umowa jest niepodpisana, nie mam jeszcze upoważnienia przez niej oficjalnie, jedynie są to, osoby, aczkolwiek, drodzy Państwo, no dzisiaj wiecie o tym, że jeżeli chodzi o kadrę lekarską, czy kadrę, powiedzmy, tą pielęgniarę, czy gdzieś, no to dzisiaj, no, to się zmienia, tak, bo można powiedzieć, że nasze osoby, które mieszkają na terenie, wyjeżdżają, powiedzmy, na do Małopolski, do, pracują w Świętokrzyskim, w różnych miastach, także tutaj wiadomo, że ja, powiedzmy, nie pytam się, kto dokładnie skąd, tylko mnie interesuje, tak jak pan tutaj radny zauważył, właśnie na tym spotkaniu, specjaliści. Żeby byli odpowiedni specjaliści, bo bez tego ani rusz, tak? Ale jeszcze może mam, może wejdę słowo, można? Bo niektóre właśnie się rozchodzi o to, że jak przyjdzie firma zewnętrzna, nie? No to na przykład jest ten, pan piechota płaci tutaj podatki, a tamta nie będzie płaciła, nie? Tak to jest, pani skarbni? Jak to jest? Na ten moment tak. Tak, a i ja bym chciał dowiedzieć tak ogólną sumę. Ile pan piechota płaci na przykład na rocznicę? To jest duża suma, czy nie? Może? Ile to jest? Ja pewnie tak, oficjalnie nie mogę, tutaj pan radca, że nie można powiedzieć, że nie mogę tego oficjalnie na ten. No tylko bo to ludzie też mówią, że. Drodzy Państwo, z tego co wiecie, są, jeżeli chodzi o opłatę, to czynszu lokalu, wiecie, że to są powiedzmy no, groszowe sprawy, można powiedzieć. No groszowe, nie groszowe, nie, no, tak? No, są to znikome, to nie są jakieś pewne stawki, tak, które tam obowiązują przedsiębiorców czy normalne zakłady, które działają. No to ale tutaj też można sobie wyliczyć, bo myśmy stawki przyjmowali, wiemy jakie stawki są, i metry sobie podzieli. Także tutaj do, to tam jest. Tam jest. Nie jest to na pewno żadna jakaś tam kwota, która dotyczyła by na przykład prywatnej osoby. Nie, co to nie. Czyli ten, no, to mi się rozejrzysz, to jest duża kwota czy mała? Jak mała, to podatek od nieruchomości będzie płatny do mnie. Ja rozumiem wszystko, ale to jest kwota pozostałych kwota. Podatek dochodowy. Coś tam jakieś procenty. Od formy prowadzenia działalności, czy to będzie osoba prawna, czy fizyczna, to już zależy od siedziby. No, siedziby właśnie. Ale kwestia tego, jak komu zależy, że się jaka zakwiat, gdzie ta trzeba zgłosić siedzibę. No pani tam lepiej powinna wiedzieć, bo pani tak była, jak to zobaczyła. Jeśli ma zgłosić siedzibę, dopiero się wszystko rozstrzygnie. Jeżeli nie będzie szczegóły, to możemy o tym rozmawiać. Jedynie do tych Państwa, co mogę powiedzieć, to powiedzieć tak, że generalnie oczywiście tak wiele osób, jak rozmawiamy, zapytuje, znaczy pyta w pierwszej kolejności odnośnie rehabilitacji. Więc tak, to mogę potwierdzić, że jeżeli chodzi, dwa tygodnie temu, drodzy Państwo, byliśmy na obiekcie. Właśnie chciałem też poznać, że było coś takiego. Tak, byliśmy na obiekcie, oczywiście kierownictwo stanu terenu było informowane, użyczono nam powiedzmy w okresie, kiedy został zamknięty obiekt i z architektem, który generalnie, no, ja myślę, że z tego co wiem, w następnym tygodniu, w piątek, mamy się spotkać po raz drugi, jeżeli chodzi o obiekt, dlatego że, drodzy Państwo, no troszkę mamy też takich swoich przemyśleń, że no, chcielibyśmy z tego co firma nam przedstawia, chcielibyśmy pewnie uruchomić również ten dół tego budynku, dlatego że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, oprócz kotłowni jest niewykorzystany, a jest wiele takich pomysłów, aby to powiedzmy. Tam na dole coś zrobić? Też, w piwnicach. Tak. Znaczy tak jakby te garaże, bo to powiedzieć, to są piwnice, bo wejścia są dość takie, można powiedzieć, wysokie, ale jak zwał, tak zwał, tak, to jest pewnie ta pierwsza wolna część budynku, ale mówię, to są, myślę, że do tych Państwa, że tak rozmawiamy wczoraj, prezesem powiedział, że my myśli, że w ciągu 4, maksymalnie 6 tygodni generalnie projekt już będzie ogólnodostępny i będziemy mogli powiedzieć mieszkańcom, tak, proszę Państwo, tak, generalnie wiadomo, że drobne jakieś tam, które już wejdzie, ale mówię, dlatego bym bardzo prosił, żebyście uczestniczyli w tym spotkaniu, bo mówię, wiele spraw, mówię tak teraz, nie takich, których niektórzy nie, tak, ja mogę nie zwrócić uwagi, nie są istotne, dla niektórych jest ważne. Dziękuję.
Myślę, powiem, no cały czas uważam, że powinno to iść w dobrym kierunku, a najważniejsze, tak wszyscy podkreślają, dla dobra pacjentów. Dziękuję. Czy jeszcze? Proszę bardzo. Kończyć. No właśnie. Panie burmistrzu kochany, pan w tej chwili powiedział, że ja dzisiaj nie kontaktuję. Nie kontaktuję, to że ma pan doszło takie odnośnie uchwał, które my czytamy, przewodniczący czyta bilans uchwały, która była czytana do tyłu, nie? No, ale będę rzeczy tak, panie burmistrzu, od tego jestem, żebym zadał pytanie. Oczywiście. No, ale oczywiście, a przecież tutaj... Czy jeszcze jakieś pytanie? No mam jeszcze jedno takie pytanie do pana racji prawnej. Czy pan burmistrz może podpisać jakąś umowę dzierżawy, najmu bez zgody rady? Dobrze. Nie, natomiast chodzi o tą umowę z GS. No z GS. Przykładowo. Podpisać, nawet żeby złożona na okres 5 lat, ponieważ ograniczenie zgoda rady jest konieczna tylko przy umowach najmu dzierżawy. Może pan sobie, bo nie rozumiem, że ustawa wymaga zgody rady na zawarcie umowy powyżej 3 lat, albo na czas nieokreślony, w przypadku umów najmu i dzierżawy. Gmina zawarła z GS-em umowę użyczenia. To jest umowa, która zagadnienia korzystniejsza, bo jest umową nieodpłatną. Gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z tą umową. Jedynie co zobowiązała się od tego, że będzie musiała. Komuś trzeba płacić. Komuś trzeba płacić, dzierżawy. Nie. To jest umowa użyczenia. Umowa użyczenia to nawet to jest nie, że to już właściciel. Znaczy nie. Umowa użyczenia to jest umowa nieodpłatna. W związku z tym nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rady. Nazywa się tym. Zresztą tego, że no, przy przypadku umowy najmu jest to umowa odpłatna, dlatego chodzi o to, żeby rada wyraziła zgodę na takie obciążenie finansowe. Natomiast tutaj żadnego obciążenia finansowego nie ma. Właśnie o to się rozchodzi, że musiałby być przygotowany znany w budżecie i to wszystko, żeby to doprowadzić. Tak, żadnych kosztów nie. Kosztów nie będzie. Nie będzie na budżecie. Teraz, drodzy Państwo, czy mogą, że nie będę mogę ja się nie wycofa. To może podpisać umowę użyczenia i może się wycofać. Nie może. Nie może. No, podpisał ona na 5 lat, więc jest zobowiązany do udostępnienia, tylko że może zmienić dać. A to co to? Cały zarząd? Jak to podpisał? No, osoby reprezentujące. Osoby reprezentujące zarząd. Zgodnie ze statutem. Czy już my zebramy się wszyscy pełne? Już. Ja mogę również dwa, trzy zdania. Drodzy Państwo, również po informacjach, jakie uzyskałem wczoraj od dyrektorów szkół w Topoliach i Stalmierzu, po konsultacjach z rodzicami, nikt z rodziców nie wykazał chęci, aby było tworzone przedszkole, jak i również rodzice nie wykazali, powiedzmy, woli, aby uruchomić, tak było, znaczy generalnie są w tych wnioskach od 1 do 3, tak? Tych oddziałów. Także generalnie na naszej gminie, z tego co wiem, to większość, bo jak rozmawiałem z ościennymi, to można powiedzieć, że wszystkie gminy ościenne również, powiedzmy, jeżeli chodzi o przedszkola, jak i oddział 1-3, dalej są nieuruchomione z takich rzeczy. No, jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, wczoraj, przepraszam, we wtorek miałem rozmowę z wynajmem odnośnie wysypiska śmieci. Od dzisiaj ono na wysypisko to nasze ma wejść grupa, która będzie jakby zaczynała pracę. Nie chcę tego już powiedzieć, bo to mówię, już parę razy się mówiło, ale jakieś prace bym nazwał, nie? Jeżeli chodzi o tą rekultywację. To teplą będzie, tak? Tak, no właśnie obecny właściciel, który jest jakby wynajmujący wysypisko. Z tego co wiem, samochody wyjeżdżają. W poniedziałek miałem spotkanie z posłem. I też dalej mi potwierdził, że oczywiście wiecie, drodzy Państwo, że w zeszłym tygodniu prawie 40 osób z Małopolski, jeżeli chodzi o to sprawy związane ze śmieciami, trafiło w jeżeli chodzi o do organów, tam było sprawiedliwości. Mało tego, z tego co wiem, to chyba już jest zmienione prawo, aczkolwiek chcę powiedzieć, iż to, co przypadało przedtem, groziło komuś do 3-4 miesięcy więzienia, dzisiaj się zaczyna od 5 lat. Do 25, więc nie wiem czym, w każdym razie z tego co mnie pan poseł informował, te prace trwają. Jeżeli chodzi o zmianę wyroków, jeżeli zapadały, myślę, że z korzyścią, bo wszyscy podkreślają, iż są to mafie. Zorganizowane mafie. Ja mówię, też poprosiłem wczoraj
pracownika o wystosowanie pismo do przedsiębiorcy odnosi, aby nam przedstawił ten harmonogram. Aczkolwiek my mamy harmonogram, przecież ten harmonogram, proszę Państwa, on jest od lat. Również dzisiaj rano, postanowiłem rozmawiać z marszałkiem, który jest w kompetencji wysypiska śmieci, więc mi powiedział, że oczywiście, jeżeli będziemy potrzebowali pomocy, bo mówi, no wiadomo, także jeżeli chodzi o prawidłowość wykonywania tej rekultywacji, no nie do końca. My jesteśmy aż bardzo, bardzo, tak by powiedzieć, wrężni w tej dziedzinie, aczkolwiek pracownik, który za to jest odpowiedzialny, ma to monitorować, ale nam będziemy mogli się posiłkować. Jak powiedziałem, nie chcę już używać rekultywacji, chcę powiedzieć, że jakieś wstępne prace są, ale to się odbyć. Ale najważniejsze, panie burmistrzu, jest to, że gmina nie poniesie żadnych kosztów, tak? Że oni to sami. Szanowna Rado, to co było zapisane, w tych jakby no, w umowie, to było napisane twardo, że generalnie wynajmujący ma ponieść wszelkie koszty odnośnie związane z rekultywacją. My na dzień dzisiejszy, to co powiedziałem, ponieśliśmy koszt, jeżeli chodzi o monitoring, bo drodzy Państwo, no, skoro ja słyszę tak, że właściciel, przepraszam, dzierżawca wysyła przez 2-3 miesiące do Ochrony Środowiska dane z monitoringu i dalej ponoć są problemy z tym, a sygnały od mieszkańców mam, jakie mam, wiadomo, to jest nasz obiekt, więc zostały założone kamery, które nam generalnie pomogły już niejednokrotnie, przyglądając się tym działaniom, na które nie było zgody. Nam pomogły i to mieszkańcy, czy nie tylko mieszkańcy, widzieli i są nagrania, tak? Także tutaj mamy zabezpieczenia. Kwestia jest tego typu, że mówię, mało tego, jeżeli by się okazało, że idą prace, że pewien etap jest, my to możemy spokojnie wziąć, zdemontować i przenieść na inny teren. Dlatego, że mówię, dobrany był sprzęt, to Państwo tak samo jak i mówimy o tej działce nad zalewem, że no, nie tylko poszliśmy w tym kierunku, uważam cały czas, że dobrze, tak? Że nie tylko sprzedaż pod jedną działalność, a tak jak mówimy, no, dzisiaj jest każdy umie liczyć i tak jak powiedzieliśmy, wczoraj mieliśmy spotkanie z firmą, która obecnie myślę, że bo to oświetlenie uliczne już nam doprowadzi do końca ten projekt i oni powiedzieli krótko, że Państwo fajnie, że to, ale mówi szykujcie sobie fotowoltaikę, dlatego że tutaj tak, samorządy szukają pieniędzy. Tutaj są pieniądze, można powiedzieć, bez jakiejkolwiek koniunktury. Czy jest koniunktura, czy nie ma, tak? Tu są te potężne pieniądze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan jeszcze jest. Panie Przewodniczący, pytanie do pana burmistrza na temat biogazowni, jak ta sprawa teraz się toczy, co ma być budowana biogazownia. Znaczy budowana, czy nie budowana? Jesteśmy panie radny po spotkaniu, około 2 tygodni temu mieliśmy spotkanie w gminie z osobami, które generalnie można powiedzieć wynajęliśmy tak, ich usługi, aby nam to prowadziły, dlatego że proszę Państwa, no cóż, no, nie mamy pracownika kompetentnego takiego, aby pewnie wszystkie te sprawy związane z tą zgodami znać idealnie od początku. No co innego, jeżeli ktoś zaczyna to prowadzić, wiadomo, jest to pierwsza inwestycja taka na terenie, który nie tylko naszej gminy, ale powiatu, czy w ogóle szerszego rynku i trudno by było wziąć, aby wymagać od pracownika takiej wiedzy, jak ma ktoś, co się zajmuje tym zawodowo. I postanowiliśmy wziąć z rozmaitymi, aczkolwiek tak, to spotkanie było bardzo takie, można powiedzieć, też pouczające. Dlatego, że osoby, które przyjechały, pan doktor z Uniwersytetu no, Jana Kochanowskiego, jak i pracownik Uniwersytetu, co mi wiadomo, że pan sprawdzał wąt, kwestia była to, że nam przedłożyli też taką wstępną też informację do tych Państwa, czy nie wartałoby się też zastanowić nad tym, czy nie ma też obopólnej korzyści, nie? Czy nie ma, powiedzmy, korzyści dla gminy, bo przedstawił taki przykład, najprostszy, tak? Najprostszy przedstawił. Tylko kwestia, ja powiedziałem, że my oczywiście tak, my nie stoimy kompletnie, aby stać murem na nie, bo nie, tylko kwestia jest to, że tutaj cały czas, można powiedzieć, jesteśmy za mieszkańcami, jesteśmy, powiedzmy, za tymi współsąsiadami, którzy obawiają się, że jeżeli firma, jeżeli, powiedzmy, zakład nie będzie spełniał tych norm, i tak samo powiedzmy dla nas, nie dla szerszego grona, grozi to jakimiś pewnymi konsekwencjami, jeżeli chodzi o zapach czy smród, tak? No i kwestia, bo czy wiadomo, że proszę Państwa, że w dzisiejszych czasach 50 tysięcy podatku i bez, jak powiedzieliśmy, nie,
bez względu na wszystko, może mieć stały dochód, nam to jest potrzebne. To jest naprawdę kolosalne pieniądze. I sam zaproponował, że po prostu, żeby to mogli rozważyć. Bo przecież pamiętacie, jaka była sytuacja, jeżeli chodzi o spalarnię w Krakowie. Mówi, protest za protestem, tak? Jedno za drugim, można powiedzieć tak, miały się w różnych kierunkach, mówi, te protesty. No co się okazało dzisiaj, że mówi, jeżeli ktoś by przejechał obojętnie, o której porze, w jakiej porze, dnia, nocy, czy powiedzmy w okresie wiosna, lato, jesień, mówi, z otwartymi szybami, mówi, nikt nie jest w stanie, mówi, wyczuć jakiegokolwiek złego czy wrogiego zapachu. Tak jest, tylko że kwestia jest to, że Państwa w ogóle może być, tematu nie ma. Nie ma tematu, tak? Może mało tego, generalnie już dzisiaj większość osób związanych, które pracują, jeżeli chodzi o branżę śmieciową, mówią oficjalnie, że po prostu potrzebujemy spalarni. Potrzebujemy spalarni, także po prostu te wysypiacze, te punkty, na których jest odbiór tych śmieci, nie radzą sobie. Jest nadmiar. Drodzy Państwo, ja tak powiedziałem, również na koniec czerwca przedstawię Wam, jeżeli byście porównali, to co mamy zadeklarowane tą ilość. No potężne ilości, drodzy Państwo, tych śmieci. Ale wracając do tematu i panowie nam przygotowują to opracowanie, żeby nam firma nam przygotowała, tak? Jakie oddziaływanie na otoczenie. I w tym momencie, drodzy Państwo, będziemy wiadomo, tak, ustosunkowywali się do tego. Może ja? Proszę. Odnośnie biogazowni. Bo, proszę Państwa, jesteśmy bardzo obwiniani, że poprzednia władza odnośnie tej biogazowni. Chciałbym się zapytać, kto zmienił po prostu głównym problemem tego wszystkiego jest to, że kto zmienił tą rolno-środowiskową decyzję, że była wydana na 1 MW, a teraz jest na 3,5 MW. I te wszystkie warunki, to wszystko się pozmieniało. To już nie jest ta biogazownia, bo wszyscy przecież byli żeśmy za tym, żeby ją budować, że to. Gdzie się to po prostu zgubiła? 3,5 MW teraz. Znaczy, proszę Państwa, 3,5 razy więcej. Kto to by zmienił? Jeżeli chodzi o tą decyzję, która no właśnie, tutaj może się mylę, ale niewiele myślę, dlatego że tutaj jest sytuacja tego typu, że całe szczęście, drodzy Państwo, całe szczęście, że ta biogazownia nie powstała w takiej formie, jak była pierwotnie. To całe szczęście, bo z tego co ja zbierałem informacje i tak, można powiedzieć tak, próbowałem się, powiedzmy, od fachowców dowiedzieć zasady działania, to mi powiedziano tylko tyle, że mówi, mielibyście taką biogazownię, jak w Piekoszowie. W ten sposób działającą, no to powiem szczerze, no to faktycznie to by była tragedia, bo tam, jeżeli chodzi o te protesty, o te sprzeciwy mieszkańców, są potężne i mało tego, to są uzasadnione. Bo z kim bym nie rozmawiał, to są, tam zaszły zmiany, całkowicie inne zmiany zaszły, tak samo jak i przy tym, nie? Przy tej decyzji, to co zarząd biogazowni powiedział, że my generalnie cały czas mamy pozwolenie na ten tam 1,30 kW. Ale mówię tutaj dodatkowo też, że pewnie informacji może udzielić zastępca, bo można powiedzieć tak, to jest też taka dziedzina, którą on no, kontroluje i patrzy wieczę całkowitą. Dlatego jak powiedziałem, na tamtą oczywiście fajnie, że nie powstała, znaczy bardzo dobrze, że nie powstała, to było uszkodliwe. Dzisiaj się to troszkę zmienia. Jak się zapatruje na te mieszkańcy? Mógłbym odpowiedzieć pan, bo pan był już troszkę tak, nie wiem co. Jeśli chodzi o te decyzje, bo pan powiedział, kto wydał decyzję na te budowy. Decyzja środowiskowa w sprawie budowy biogazowni została wydana jedna. Tylko jedna i to było w 2012 roku na budowę tej biogazowni tego typu, o którym pan mówi, tak? A sprawa wróciła za kadencji pana burmistrza Marka Juszczyka, ponieważ oni zaczęli się ubiegać o tę zwiększoną moc, tak? Jeśli chodzi o to wszystko. No jak pan wie, cała sprawa jest nietłumaczącego po raz kolejny. Wygląda jak wygląda, ponieważ my wydaliśmy decyzję odmowną, jak pan wie. I nie wiem skąd pan ma informację, że 3,5 MW, bo ja pierwsze słyszę o takiej objętości. Cały czas się mówi o 1,5 MW, więc nie wiem skąd ta informacja o 3,5, bo to jest nieprawda. I jeszcze uzupełniam tutaj pytanie pana Leszka. W tym momencie jeszcze raz wróciliśmy się do trzech instytucji, które wydają zgodę w tej sprawie, czyli Regionalne Dyrektorzy Ochrony Środowiska, Sanepid i Starostwo Powiatowe. O zaopiniowanie decyzji, którą podjęliśmy, czyli o tym, że odmówiliśmy zgody na wydanie decyzji środowiskowej i SKO przyznało nam rację, że nasze spostrzeżenia dotyczące tego, że inwestor przedłożył niepełny i nietrafny raport oddziaływania na środowisko są słuszne
i teraz sprawa wraca ponownie. Może się ciągnąć kolejny rok, ponieważ inwestor, i do tego dążymy za pomocą tych osób, o których tutaj mówił Pan Burmistrz, żeby inwestor przedłożył nam bardziej szczegółowe raport oddziaływania naszego wniosku, czy rzeczywiście ta inwestycja będzie wpływała na życie, na spokój mieszkańców i jak będzie współdziałała z wysypiskiem, które tam funkcjonuje, więc w tym momencie postępowanie jest zawieszone. Czekamy na tę opinię, czekamy na raport oddziaływania na środowisko. No i później zgodnie z procedurą będą nam konsultacje społeczne, które mogą trwać. Poinformuję też Państwa, że mieszkańcy Siedlca Biskupiego znowu chcą kontynuować swoje protesty, ale w związku z obecną sytuacją jest to bardzo niemożliwe, więc nie zezwalamy na te protesty. Po zasięgnięciu informacji w SANEP idzie i policji. Dziękuję bardzo. Już nie widzę więcej zgłoszeń. Jeszcze? Nie mam więcej. Tylko nie mam. Dobrze. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam 25. sesję Rady Miejskiej w Skarbie.